wszystkim Hamper w czerwonym. Najlepsza wydaje się nam para Selfa z Pilków Krosno to Andrzej Lebiedy w białym i Jason Doyle w żółtym. Uważnie przyglądać, czy trącony był Australijczyk przez Jarosława Hampela. Oj, chyba był, bo tutaj nie ma co posądzać Australijczyka o jakiekolwiek nieczyste intencje. No został skoszony, kolokwialnie mówiąc, przynajmniej tak to wyglądało. Najważniejsze, żeby teraz z Doylem wszystko było w porządku, bo na pierwszy rzut oka to uderzenie o tor było bardzo nieprzyjemne. Sytuacja w pierwszym łuku. My oczywiście będziemy się przyglądać temu, co dzieje się z liderem Selfa z Pilków Krosno, ale zobaczymy także powtórki tego startu. Jason Doyle w kasku żółtym, Jarosław Hampel w kasku czerwonym. Efekt domina? No trochę tak. Jarosław Hampel odbił się w zasadzie od Fredrika Lindgrena i składając się w łuk wystawił tylne koło, na które nadział się Jason Doyle, który jak widzimy teraz bardzo nieprzyjemnie uderzył głową w tor. No oby z Doylem wszystko było ok. Ale zobacz, jakie piękne zachowanie kibiców motoru Lublin, którzy skandują wraz z fanami.